Witam serdecznie oraz bardzo dziękuję za przedstawienie mojej osoby. Na początku chciałabym omówić plan prezentacji, który wygląda następująco. Najpierw zostaną omówione cele wystąpienia, następnie poszczególne elementy wchodzące w skład Middle East Technical University Library, jak architektura czy obsługa biblioteczna, a następnie podsumowanie. Celem referatu jest przedstawienie struktury organizacyjnej biblioteki w Ankarze oraz przedstawienie zalet szkolenia na przykładzie programu Erasmus. Dzięki przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku studenci oraz pracownicy uzyskali możliwość udziału w wymianie międzynarodowej. Celem mojego wyjazdu było doskonalenie umiejętności i kwalifikacji oraz poszerzenie wiedzy z zakresu opracowania, gromadzenia i udostępniania księgozbiorów w bibliotece w Turcji. Jeśli chodzi o czynności związane z samym wyjazdem, podstawą wyjazdu jest pozytywna ocena indywidualnego programu szkolenia uzgodnionego z instytucją przyjmującą. Pozytywne rozpatrzenie wniosku o grant, podpisanie umowy, na podstawie której wypłacone jest stypendium, rezerwacja noclegów, przylotów, a po powrocie wypełnienie w formie online sprawozdania z wyjazdu. Uniwersytet z siedzibą w Ankarze powstał w 1956 roku. Jest to jedna z najlepszych uczelni w Turcji, gdzie językiem wykładowym jest język angielski. Jeśli chodzi o kadrę, jej skład to 750 wykładowców, 1400 asystentów naukowych oraz studenci w liczbie 23 tysięcy. Tak wygląda kampus uniwersytetu, który jest ogrodzony oraz strzeżony przez umundurowanych i uzbrojonych strażników. Sama biblioteka znajduje się właściwie w centrum kampusu, jest to biblioteka główna, zaś niedaleko jest biblioteka Wydziału Ekonomii i Administracji. Na terenie zamkniętego kampusu kursują autobusy i dolmusze. W kampusie znajduje się praktycznie wszystko potrzebne dla studentów i pracowników, jak sale wykładowe, laboratoria, biblioteka, muzea, ale także korty tenisowe, stadion, sale gimnastyczne czy dwa baseny. Jeśli chodzi o samą bibliotekę, powstała ona w październiku 1956 roku. Podstawą księgozbioru były początkowo darowizny od rządu brytyjskiego i Stanów Zjednoczonych. Tak wygląda struktura organizacyjna biblioteki, w skład której wchodzą m.in. oddziały udostępnienia czy oddziały dotyczące źródeł elektronicznych. W skład biblioteki wchodzą liczne czytelnie na około 1200 miejsc siedzących, pomieszczenia do cichej nauki również, które trzeba rezerwować odpowiednio wcześnie, sala komputerowa, ksero, stanowisko tyfloinformatyczne dla osób słabowidzących oraz istnieje możliwość wypożyczenia na okres 3 godzin jednego z 15 tabletów. W skład obsługi bibliotecznej wchodzą wykwalifikowani bibliotekarze oraz asystenci biblioteczni, którzy oprócz wypożyczania i udostępniania organizują także szkolenia z zakresu dostępnych wykorzystywanych źródeł oraz z zakresu takich baz jak na przykład EBSCO. Biblioteka wchodzi w skład 5 stowarzyszeń. Pierwsze z nich jest to stowarzyszenie z siedzibą w Stambule, które powstało w 2000 roku. W jej skład wchodzi 12 bibliotek. Celem konsorcjum jest zapewnienie dostępu do elektronicznych, pełnotekstowych baz danych z zakresu m.in. matematyki, dzięki czemu przyczynia się to do zmniejszenia kosztów związanych ze wspólnym wykorzystaniem licencjonowanych źródeł. Jest także to wspieranie rozwoju edukacji i badań naukowych. Stowarzyszenie organizuje także konferencje, spotkania, warsztaty, gdzie poruszane są zagadnienia z zakresu programów kształcenia, praw autorskich i innych związanych z bibliotekarstwem w kraju i na świecie. Następnie jest to Stowarzyszenie Bibliotek Uczelni Technicznych, afiliowane przez IFLA, założone w 1955 roku. Liczba członków to 200, w tym 5 polskich uczelni. Stowarzyszenie wydaje elektroniczny biuletyn, którego celem jest zapewnienie właściwego przepływu informacji między członkami stowarzyszenia oraz rocznik, w którym publikowane są referaty wygłaszane w trakcie organizowanych przez stowarzyszenie konferencji i seminariów. Celem jest rozwijanie efektywnej współpracy należących do niego członków bibliotek z całego świata poprzez wzajemną wymianę doświadczeń zawodowych i naukowych z dziedziny informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, organizowanie różnych form współpracy międzynarodowej w celu podnoszenia jakości pracy biblioteki akademickich. Biblioteka należy także do stowarzyszenia, które zostało założone w 2009 roku, reprezentującego 90 instytucji na całym świecie. Działa ono na rzecz rozwoju Open Access. Należy także do Ligi Europejskich Bibliotek Naukowych, które ściśle współpracuje z innymi organizacjami bibliotekarskimi, takimi jak IFLA. Dzięki temu zapewniona jest współpraca pomiędzy bibliotekarstwem europejskim i pozaeuropejskim oraz wspierane jest funkcjonowanie ponadnarodowej sieci bibliotek naukowych. Piątą organizacją, do której należy biblioteka, jest założone w 1888 roku American Mathematical Society. Do organizacji należy ponad 30 tysięcy osób i 570 członków instytucjonalnych z całego świata. Towarzystwo wydaje publikacje naukowe, organizuje konferencje, przyznaje stypendia i nagrody za wyniki naukowe.
Biblioteka podjęła również starania, które miały na celu uzyskanie certyfikatu ISO. Działanie te trwało od lipca 2011 roku do kwietnia 2012. Celem była m.in. poprawa wizerunku uczelni oraz zapewnienie ciągłej kontroli jakości w bibliotece. Jest to pierwsza biblioteka w Turcji, która może się pochwalić tym certyfikatem. Korzyści z niego płynące to m.in. stworzenie dokumentacji, której zadaniem jest poprawa jakości obsługi w placówce, zwiększenie wydajności i ulepszenie pracy w bibliotece. Jeśli chodzi o księgozbiór, biblioteka posiada księgozbiór w większości w języku angielskim, posiada jedną z największych kolekcji w Turcji. I teraz kilka liczb. Jeśli chodzi o książki, jest to około 446 tysięcy książek, 118 tysięcy e-książek, około 1400 bieżących czasopism w formie drukowanej, około 60 tysięcy e-czasopism oraz ponad 21 tysięcy dysertacji. W skład zbiorów wchodzą liczne kolekcje, m.in. słowników, dysertacji, książek do nauki języka angielskiego, literatura beletrystyczna oraz źródła elektroniczne. Biblioteka jest dostępna dla wszystkich czytelników. Czytelnik posiada wiele opcji wyszukiwania w katalogu komputerowym. Stosowana jest klasyfikacja Biblioteki Kongresu. Okres wypożyczenia jest krótki, ponieważ bibliotekarze chcą, by obieg książki był jak największy wśród czytelników, dlatego też nauczyciele akademicy mogą wypożyczyć 25 książek na okres 30 dni, z kolei studenci 15 książek na 15 dni. Czytelnikom wysyłane jest przypomnienie o zbliżającym się terminie oddania książki, mogą rezerwować wypożyczone książki przez innych użytkowników, nie ma kar pieniężnych, jest stosowana jedynie blokada konta. Tak wygląda system biblioteczny. Tutaj przykład książki, którego współautorem jest m.in. pracownik Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej, profesor Iżykowski. Jeżeli chodzi o budowę rekordu, standardowo rekord zawiera zeskanowaną okładkę książki, streszczenie, słowa kluczowe, jeżeli ma to również odnośnik do źródła. Zalogowany czytelnik może również dodawać tagi, recenzować daną pozycją, a z kolei wystawione opinie można również oceniać. Teraz króciutko o stronie www. Biblioteki, która jest jej wizytówką. I teraz funkcje prawidłowo stworzonej strony www. według Dagmary Sawickiej to prezentacyjna, promocyjna, informacyjna, edukacyjna, ogólnorozwojowa, komunikacyjna i doradcza. Z kolei według Grażyny Piotrowicz informacyjno-promocyjna i usługowa. Tak wygląda strona www. Biblioteki. Spełnia ona wyżej wymienione funkcje, interfejs jest czytelny. Bibliotekarze starają się ciągle rozwijać stronę. Zawiera ona składa się z trzech części: menu głównego, katalogu elektronicznego, źródeł elektronicznych i ogłoszeń. Biblioteka od 2003 roku posiada repozytorium w formie cyfrowej. Przeznaczone jest ono do zbierania i archiwizowania dysertacji studentów z Middle East Technical University. Dostęp do publikacji jest możliwy poprzez katalog biblioteki. Opis rekordu zawiera dane dotyczące autorów, tytułu, abstraktu, roku wydania oraz adresu URL. Teraz króciutko o Bibliotece 2.0, która wykorzystuje sieci społeczne jako jedno z narzędzi Web 2.0. Sama staje się również siecią społeczną. Użytkownicy zakładają biblioteczne konta, komunikują się ze sobą, współtworzą i oceniają zasoby informacyjne. Celem biblioteki jest 2.0 udostępnienie w internecie usług i zasobów bibliotecznych oraz aktywna komunikacja z użytkownikami za pomocą narzędzi informacyjno-komunikacyjnych. Biblioteka ma założone konta w takich serwisach internetowych jak Flickr, Twitter, YouTube, Facebook oraz Delicious. Zamieszcza tam filmy, zdjęcia oraz różne informacje dotyczące działań, które mają miejsce w bibliotece. Założyli także blog. Tutaj króciutka notka o wizycie dwóch bibliotekarek z Polski. Ze strony internetowej biblioteki również czytelnik może się zapoznać z mapą samej biblioteki, dzięki czemu podczas odwiedzin nie czuje się intruzem w nieznanej mu instytucji pełnej książek, ale przychodzi do drzwi biblioteki z pewną dozą pewności siebie i wie, czego może oczekiwać za jej progiem. Umieszczone są także liczne prezentacje, które mają pomóc studentowi m.in. w obsłudze katalogu bibliotecznego. Podsumowując, biblioteka w Ankarze dostarcza aktualnych źródeł informacji potrzebnych do rozwoju naukowego uczelni. Dąży do podnoszenia swojej jakości, ale również uniwersytetu. Placówka jest nowoczesna, spełnia oczekiwania użytkowników. Udogodnienia na terenie placówki dają bardzo dobry komfort pracy z książką w formie tradycyjnej i elektronicznej. Biblioteka jest o wysokiej renomie, zwłaszcza wśród tureckich placówek. Działania bibliotekarzy są nakierowane nie tylko na studentów, wspierają oni rozwój edukacji i badań naukowych. Biblioteka wchodzi w skład licznych międzynarodowych organizacji. Wdrożono również certyfikat ISO, dzięki czemu podniesiono jakość i wydajność pracy w bibliotece. Z kolei narzędzia Web 2.0 usprawniają komunikację między czytelnikami a bibliotekarzami. Biblioteka oferuje swoim użytkownikom możliwość współtworzenia zasobów informacyjnych, dzielenia się nimi, komunikowania się, klasyfikowania i oceniania. Z kolei program Erasmus jest to doskonała wymiana doświadczeń. W moim przypadku była to możliwość zapoznania się z kulturą turecką oraz przede wszystkim ze strukturą organizacyjną biblioteki w Ankarze. Jest to także również możliwość nawiązania nowych kontaktów. Dziękuję bardzo za uwagę.